Halo, halo, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta. Wraz ze mną jest Don Sebulbiusz 2000 TV. Otwiera wam drzwi. Dobry, dobry, tak jak mówił Michał, otwieram wam bardzo serdecznie drzwi, niczym Mexicano czy Zakolników TV, nie wiem, jeden chuj. W każdym razie dzisiaj co będziemy robić? Dzisiaj idziemy odbić w końcu długo wyczekiwany odcinek. Idziemy odbić Daniela Magikala z rąk podstępnego i wściekłego lordozy zwany jako Rafonix Rafonix. Dokładnie. I w sumie to proponuję ci... Możemy tak? sobie... Nie, to się nie opłaca. Dobra. Zrób sobie miecz w ogóle. Mam zrobiony. Masz diamentowy? Nie, żelazny. Zrób sobie diamentowy normalnie. Ja mam diamentowy, zrób sobie diamentowy. Ja zrobię nam diamentową zbroję. Bo oczywiście wiecie, trzeba się przygotować. O nie! Co ty zrobiłeś? Nie wyrzucaj tych diamentów, kurwa! Nie wyrzuciłem. Ale nie, w sensie, bo mi tutaj wypadły z tego, z ekwipunku. Myślę, że ty tak powiesz. Takie, co ty zrobiłeś? Kasuj to z internetu! No zrobiłeś, kasuj to! W ogóle wiesz, jak tak szczerze, mam nadzieję, że nie potraktujesz tego jak jakiś komplement, ale tak patrząc teraz na to, co ma imitować twoją twarz, to trochę wygląda, jakbyś miał gołą dupę, kurwa, zamiast twarzy. No widzisz. Jak tu pasuje tekst Gotika, powiedz no, czy to coś z przodu twojej głowy to twarz, czy dupa? Nie, bo to autentycznie wygląda, jakbyś miał gołą dupę, kurde. No za autentycznie, no kurde, spójrz na mnie teraz nawet chociażby. Trochę tak. Trochę dupa. Trochę dupa. Trochę dupa. No i mówisz, masz. Chciałeś się odrobinę rozgłosu, no to go kurde, dostaniesz. Dobra. Ale tak schodząc już na ziemię, bez żadnych takich śmieszków, idziemy podbijać? Idziemy, tylko ja jeszcze wezmę tutaj, wiadomo, secik, to znaczy pochodnie, tutaj trochę klocków do podsadzania. Myślę, że przede wszystkim jakieś jedzenie trzeba byłoby wziąć. Jakieś jedzonko, no, dokładnie. Kurde, no. To by można było upiec teraz. To można dać do pieca, co, ale... kto tutaj... Co ja jest? Tu... Kto tutaj przylazł? Ja słyszałem jakiś dziwny dźwięk. O kurde, ty. Mam jedzenie. O nie, to wilkołak jest! Wilkołak? O nie, a on się zamienia w takiego ulańca w dzień. No właśnie, ulańca już ubiłem. Już go nie ma. Zrób sobie diaksowy miecz, nie bądź pała. No, mam przecież, mam. Trzymaj to, a ja idę w pierdol spuścić temu, bo coś podskakuje. O nie! Właśnie ty! Olśniło mnie. No. A co jeśli tym ulańcem był właśnie Magical, który spierdolił właśnie z więzienia? A ja go ubiłem? A może to Gocha była? Nie, 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 to był Jaca chyba, wiesz? A, to Jaca był, dobra. Albo PZ, to nie, albo PZ to był. Nie, no Jaca chyba do pracy szedł akurat, wiesz? Bo wiesz, Jaca praca. Dobra, trudno, to tam nikt nie zauważy, że Jacy nie ma. Dobra, idziemy. Idziemy przed siebie. Dałem ci jedzenie, nie? Dałeś, dałeś. Zajebiście, kurwa, dobra, to idziemy w pierdol spuścić. Pierdol, kurwa. Ja, trzeba, kurde, uwalić na sukę tutaj wszystkich, bo zaczynają nas denerwować bardzo łagodnie dokładnie. Mówiąc, prawda? Dokładnie, dobra. Oczywiście oznaczamy, że tu jesteśmy. Tak jest, tutaj jesteśmy, oczywiście, że tak. No i co? My nie będziemy wchodzić drzwiami jak jakieś pospólstwo i chłopy. My sobie zrobimy schody i sobie jakoś wejdziemy tam. Jakie schody, panie, ty? Rozjebać to i wejść tędy. A, to jakieś podpórki, dobra. Halo, gdzie jest księżniczka? Nie, księżniczka jest w innym zamku. O cholera. To ja tutaj, to co, to rozdzielamy się i eksplorację robimy chyba. Tak jest, trzeba zobaczyć co tutaj, kurde. O, słyszę, że się z kimś już klepiesz. O nie! Klepię się, o Jezu, bo tu są spawnery, ty. To nie jest wcale takie łatwe te miejsce, dobra. Damy sobie... Wypierdoloj, szkielet chuju, przestań mi rodzinę prześladować. Pedale pisowski. Nie, nie! Powiem ci... Takie miejsca na wpierdol, no... Trochę chyba jeszcze nie na nas, ale dobra, tu jakaś skrzynka znajduje. Co ja tu ciekawego znalazłem? Stalowe leginsy. Takie same jak żelazne, no to chuja warte w sumie. What the fuck? To był room hackowy spa... No nie! 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 Uwaga! Nie! Nie! Odczepcie się ode mnie, ja tu idę do góry.
Ja tu idę przeczekać. Ale są hakowe pomieszczenia, ty, faktycznie. O ja pierdolę, co tu się dzieje. O kurwa. Ty, pistony znalazłem. Aż podpierdzielę im. Kradnij wszystko. Ja pierdolę, ty tutaj. Tutaj to jest chyba cały blok urzędniczej. Kurde, ja pierdzielę, to ma sens, ja pierdolę, ty, bo... Ale ty, czekaj, chwila, moment. Dlaczego ci sąsiedzi w takim razie nas atakują, skoro powinni Magikala atakować, bo on tu zakłóca ciszę nocną? Dobre pytanie. Ale halo, proszę państwa, my nie jesteśmy Magikal, my nie zakłócamy, my nie robimy kociołków Menelixa. My jesteśmy niepijący generalnie, jak my alkohol się brzydzimy. Alkohol, no co ty, no, brzyć chuj. No i pierwszy dead zaliczony. Chciałem spuścić pierdol, a jokes on me, bo to ja dostałem pierdol. Tak. No zajebiście. Bardzo źle, bardzo niedobrze. Zajebiście się zapowiada, powiem wam, zajebiście. O kurde, wypierdzielaj gościu, won stąd. A czemu ty się tu spawnisz? Przecież tu już jest, dobra, tu już jest światło, więc tutaj już się nie będziesz pojawił. Tutaj jest, nie? Tak. To jest masakra. Kuwa, skąd? Skąd ty spadłeś? Skąd ty spadłeś, gnoju? Ty spawnery rozpierdalaj od razu, albo zabezpieczaj pochodniami, chyba lepiej. No właśnie zabezpieczyłem, ale oni kurde z dołu chyba przychodzą. No bo tych spawnerów to jest kilka, panie. To muszą kurwa. No dobra, dostał cios krytyczny. Dobra, zabieramy szafę grającą, przyda się nam. O, tak. Książki, półka na książki też się przyda. W sensie bardziej książki z tej półki. Pierdol dostaję pomocy! Szczerze, chyba jak będziemy szli na takie miejsce i strzeli w pierdol, to będzie trzeba PvP wyłączać. Tak. Ponieważ, no... Wypierdolam! Co tu się kurwa dzieje, ty? Won mi z tym! Ja pierdolę! Dawaj Ani teraz! Pierdol! O, TNT przy okazji zabrałem, o. Skrzynki są chyba obrabowane, bo są puste. To chyba ty tu byłeś. Ja obrabowałem jedną. Ale tylko jedną. A, druga... To druga chyba mnie strollowała, bo jest ogólnie pusta. Kowadło mamy! Kowadło! Kradnij wszystko, co popadnie, akurat chatę budujemy. Ja pierdolę, ty to... Ciężka jest ta akcja ratowania magika, ale ja cały w strzałach jestem pokaratany. No i kolejny szkielet się ja dlatego jestem teraz bezpiecznie, się schowałem i czekam, aż mi się serduszko odbudują. Wypierdalać stąd cfele. Wypierdalać. I proszę nam rodziny nie prześladować. Nie reklamować się, to przede wszystkim. Ty, a może to jest właśnie armia biedronkarzy? Może to są wychudzeni biedronkarze, kurde, z Łodzi? Wiesz co, mi się wydaje, że nie, bo Łódź to tak troszeczkę nie ta część Polski jeszcze. Jak nie mi się ta wydaje. Część Polski? Poza no. tym w Łodzi byłoby dużo wody, no masz rację w sumie. No dokładnie, no przecież Łódź to ma dostęp do morza. No i stary, no powiedzmy sobie szczerze. Widzisz jakieś rozpierdolone kamienice, które pamiętasz przednim... No to masz odpowiedź. No w sumie rację, masz rację. O kurwa, ile... Wywalaj! Kurde, jeszcze baby zombie! Ja pierdolę. Won mi stąd, 35 level na nich wbiłem. Ty jak tutaj to trzeba tego... Tutaj to trzeba sobie pistolet zrobić do tego. Jezu, tej... ale ile ich jest na środku, kurde, przecież tam jest cała... Ja... Won, proszę nie, proszę nie. Niewielkie ty. Nie bij mnie, nie. Spokojnie. Oj, to ty. Ja. Oj, sorry, fuck. O kurde, ty, czekaj, zawał mam, Helena, mam zawał. Rozpierdalajmy tak szczerze, rozpierdalajmy je. Będzie jeszcze dużo takich miejscówek, lepiej rozpierdalać spawnery. Dobra, wywalone, bierzemy expo. Rozexpo. Jak my wyglądamy, przecież to jest masakra jakaś, kurde. Widzicie, drodzy widzowie, jak my się poświęcamy dla Daniela Magikala? Dokładnie, dlatego śmiecia się poświęcamy. Co to kurde jest? Takie poświęcenia są robione. Nikt nas nie doceni i tak. Nie no. Ktoś doceni kiedyś. Ktoś doceni, powiadasz.
O kurwa. Won, no śmiecie. No i widzisz, mówisz, masz, chciałeś kurwa iść na strukturę, no to kurwa poszliśmy. Następny spawner, wypier... No nie, won. Tu gdzieś... O Jezu. Widzę ten spawn. Ja pierdolę, ty. No won. Ja krytyczny cios wleciał na pełnej. Na pełnej. Pająk się zbagował, kurde. Dobrze mu to. No nie, no jeszcze małego zombie służę. Jeszcze noc jest, ty, ja pierdolę, noc jeszcze. Nie jest dobrze, stary, jest tragicznie. Tragedia. Ale bez tych diaksów byśmy nie dali rady. Wyobraź sobie tu pójść kurwa na kamiennym secie, albo na po prostu żelaznym. Oj, nie. Jeszcze kurde zombie ze złotą zbroją przylazł do mnie. Kurde, no czekaj. O, nawzajem się powybijacie. No kurde, dzbany jesteście, więc róbcie tak. No dawaj, 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 dawaj. Wybijcie się. Ja to tu muszę chyba w momencie jakiś... A ja sobie takich powybijam. Proszę państwa, panie i panowie, w taki oto piękny sposób. No śmiecie weszły tu. A. Polski gamer siadaj w mieście, jak to mówi. Ale cóż, panie i panowie. 38 level, no kurde, won. Ty książki, zapierdala mi książki. Krabie. Ile tu jest ich? Więcej was matka w domu nie miała. Miała, ale nie chciała. Dobrze. Kowadło, zapierdalam kowadło. No nie. Ja pierdolę, ty. Ratunku. Aż mi Minecraft stanął. Aż ci stanął? Tak. Mi aż łzy ciekną. Boże kochany. Zginąłeś. A co? O nie! Moi drodzy, wracamy tam za chwilę, znaczy ja zaraz tam wrócę, bo ja widzę, że tam Sebasa jakoś chyba daje radę, to zaraz dogonię go. Daje radę, daje, jakoś daje. Trzeba powyrzucać jakieś kurde śmieci, fuj. A już ci odlagowało, nie? Tak, tak, jak zrzuciło się na mnie 50 zombiaków, no to się odlagowało. To... Typowe. Bierzemy co nasze i proszę państwa, ja się nie poddam. Co prawda ten, walkę przegraliśmy, ale wojnę wygramy. Tak, dokładnie. A więc z takimi oto motywacyjnymi tekstami profesora Michała Karmowskiego-Jaglaka czas ruszyć dalej na eksplorację. I aż się koń zaśmiał. Boże kochany. Ja pierdolę, ty. Oni mnie otoczyli w tym momencie, a już po mnie, kurwa, już po mnie, no i zajebiście. No nie, znowu spadł z góry, nie przestań mnie prześladować. Ty, ale zapierdoliłem mi 21 książeczek, profit. Dobrze jest. Chociaż tyle. No jeszcze, nie, pająki jaskiniowe tu też są. No są. Tym... Nie! Sobie wymyśliliśmy, kurde, wyprawę. Pojebanego Daniela Magicala. No i to się już w ogóle zbroja kończy. Ja pierdolę, wypierdalać mi stąd. No nie! Ła, ła. Von la bam 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 bam. No nie. Ej, weź połowinę z pieca, bo tam jest upieczona. To był trochę zły pomysł, ale tak. Runda trzecia. Damy radę. My odbijemy jeszcze to miejsce. Runda trzecia. Wspomnienia masz? Tak.
Bardzo dobrze. Wspomnienia, runda trzecia trwa teraz. Panie. Ja pierdolę, co tu się dzieje? Wywalać stąd! Ała. Zajebiście. 40 level zaraz będzie. A u ciebie ja kto? 47. dobra, co tam miałem robić? Wypierdzielać. To też, ale miałem... Aha. Proszę państwa, panie i panowie, trzecia runda z tym miejscem, no po prostu nie może być aż tak źle. A jak nasz czas antenowy, czy zmieścimy się w... 16 minut jest dopiero. To git. Chodziło mi o to, czy uda nam się spuścić w pierdol. Miejmy nadzieję, że tak. Nie dostać w pierdolu od Polsatu. Ale Polsat powinien teraz zrozumieć, bo to jest naprawdę kryzysowa sytuacja. No, to jest naprawdę taka sytuacja, jak podobno do tego, jak Zakolak był na kiblu, jak go bieguneczka złapała. Poradzi. O nie, no kurde, won. Pierdalać mi stąd, ja pierdolę, ratunku. Nie ma wchodzenia. Co tu mamy? Mamy płytę muzyczną. Cut i mamy Ender Pearl Dust. Portal Gun. I mamy jeszcze głowę Steve'a. Znalazłeś? No Ender Pearl Dust. Mamy jeszcze Attack Recipe, czyli tam z Kingdom Case, tak? Kingdom Case, no. I mamy jeszcze Portal Gun. Ale Portal Gun, że Portal Gun, Portal Gun? No Portal Gun, Portal Gun. To wiesz, że ty możesz w nich strzelać, to jest jak broń z portala tej gry. O nie! Mogę w nich strzelać? To się, no możesz, to się przyda na nich, ty. Ja pierdolę. Oni się jeszcze tu spawną. No debilu! Skąd? A bo tu są u góry, nie zauważyłem spawnerów. Dlatego oni się spawną. I wszystkie spawnery rozstawię wszędzie pochodnie, bo to jest masakra. Kurwa! Kurwa! Jebane platformowanie w tej posranej szwedzkiej gierce! Właśnie. No, czy jesteś z siebie dumny? Co ty narobiłeś? Zadowolony jesteś z siebie, człowieku? Pytam się ciebie! Ja jesteś pierdę! Jesteś dumny z siebie? O kurwa! Muszę sobie zbroję kolejną zrobić, bo mi się cała rozjebała. Kurwa. Fajna zabawa, polecam. Ale nie sądziłem, że ta struktura to... Ja myślałem, że my tam pójdziemy, wiesz, spuścimy w pierdol, będzie git, ale nie sądziłem, że ta struktura będzie taka... Kurwa, overpower, ty. Nie, wywalać. No nie. Aż mi się Minecraft zaciął znowu. Znowu ci się Minecraft zaciął? Kurwa, kto tak chujowo tego modpaka zoptymalizował? Wcale nie ja. Ja no powiem ci szczerze, że to będzie odcinek miazga, kurde, co jak co. Dobra, rozpierdoliłem spawner. Ty bo wiesz, że spawnery są pokitrane gdzieś tam na dole jeszcze? No nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Palę się. Palasajdasz się. Palasajdujesz się. Kurwa. Uju. Kurwa. Ja pierdolę, ile tutaj jest. Ej, no. Halo, no. Nie baguj się, gierka. Proszę. Dobra. Jadę na pełną pałę. Na pełną pałę lecę. Ja wypierdalać. Kurwa, bo zaraz zginę. Nie! Wypierdalaj, typie! To szybko, rozpierdzielę. No nawet spawnera nie udało mi się rozpierdzielić, no kurwa! Kurwa! To się boję w ogóle tu gdziekolwiek iść. O ty kurwo! Nie! Wypierdalaj!
Jak nie tu, to tam, ja pierdolę. Boże, kochany. Mi łzy ciekną. Ty, tam imprezka jest na dole, zobacz, Michu. Chodź. To właśnie biegnę. Ja pierdolę. Chodź tam, gdzie ja, ale chodź tam, gdzie ja. Zobacz, co tam się odpierdala. No widzę, impreza jest na całego. O nie, tu jeszcze są te, o nie. Chociaż... Rybiki cukrowe. Tak, rozjebałem jakiś ten... Jakieś kamienne cegły, które są do tego. Ja proponuję tak. Zróbmy kamieniołom z Buildcrafta i te miejsce, jako że nas tak wkurwiło, to zrobimy z tego miejsca jedną wielką kopalnię. Oj. Nie, o kurde nie. Dobra, może być pomysł, ale no nie. No nie. Kurwa. Ale przynajmniej jest zabawnie. No jest zabawnie, no jest, no. Tylko no naprawdę nie sądziłem, że tu taki rozpierdol będzie. Ja myślałem, że wiesz, pójdziemy tam, w pierdol spuścimy, taki serio dosadny, a tu takie coś. My sami obrywamy, bo lamusy jesteśmy. Albo jakby to powiedział... Pizdy! Ja pierdolę. Niszczyłem spawner, kurwa. Dobrze. Jest progres. Jest progres. Udało mi się zabarykadować na razie. Łaza. Kurde, tu jest jeszcze jakiś sporo won. Więcej was matka w domu nie miała, ale nie chciała. Prawda jest taka. Ja to strategicznie ich wykończę już teraz. Dobra, jeden się zepsuł, spawner. Yeah, jeden jest zniszczony. No nie, ale kurde, jeden zniszczyłem, to milion tu przylazło teraz tych, kurde. Czy nie? To jest typowe. No, w ścianie się, kurde, najlepiej baguj, śmieciu jeden. O, w swojego, dokładnie, w swojego strzelaj. Czekaj, pan na to. No. Ale spokojnie. Podgłośnij się jak możesz, ogólnie. Ale nie muszę się podgłośnić, ja po prostu muszę bliżej do mikrofonu. Dobra. Halo, dobra, jesteśmy. No. Dół, góra. Dobra, jesteśmy z powrotem. Tak jest. O, Jezus Maria, o nie. Mistrz, powiem wam, że grubo jest. Zrobiłeś. Co? Pochwal się, mistrzu, to co zrobiłeś. No przypadkiem wywaliłem nagranie głosowe z Medal of Honor, kurde. Będę musiał na szybkość... Czekaj. Odgradzamy się szybko, Michu. Chodź. O nie. Ja pierdolę, czekaj. Teraz, jak tam przejść? Żeby było w miarę bezpiecznie. Ja pierdolę, coś mi wyskoczyło mi Ask to Mary. Kliknąłem w środek na ciebie. Kurde. Kurwa. Jebane platformy. Ja pierdolę, nie. Ale ten chłop... Chodź, zrobimy dzień. Ten chłop jest ogólnie załamany, powiem wam, no. O, kurde, ale żeśmy w pizdę dostali. Dostaliśmy w pizdę. Jeszcze problemy techniczne, wszystko naraz. Wiesz, czego tylko brakowało? Czego? Żeby serwer się zesrał. Tak. Tego brakowało tylko. Tego brakowało. Szczerze, dobrze, że się nie zesrał. Bo ja bym się zesrał ze złości. Mhm. I kurwa. Tu można chyba. Ojej. Dobra, jedziemy z koksem. Trzeba zniszczyć, rozpierdzielić to wszystko. W drobny mak. Póki się nie namnożyli, a... O kurwa! Dobra, udało się, żyjemy. Jeszcze tu. Tam są jeszcze, Michał! Chodź. Widzę. Rozpierdalajmy spawnery.
Widzę, widzę. O, ja już rozjebałem. O kurwa. O kurwa. Jeszcze tu. Ja pierdolę, ile jest tych spawnerów, kurwa, co to ma być? Widzisz to? No nie, to ja się nie dziwię, dlaczego ich tyle jest. Ja pierdolę, czekaj. Teraz ja zrobię. Najlepiej się klockami tam podsadzaj po prostu. Podsadzaj się klockami, z drugiej strony rozwalaj. Jak się będziesz podsadzał klockami, to cię raczej nie złapią. No chyba, że to szkielety albo pająki. No to wtedy gorzej. Ale ogółem powinno być spoko. Ja pierdolę. Jezus Maria. Co za emocje. No. Na grzybach. No nie. No nie. No nie. Ech. Ech. Ech, powiedzcie mi, jak to jest? No właśnie, jak to jest? Jak to jest, że ta gra mnie tak nie lubi? No. Powiedzcie. Po co nam to było? Po co nam to było? Nie wiem. Nie wiem, nie rozumiem. No ale jeżeli chcesz, no to możemy się klepać. Aaaa! No to dzięki, kurwa. Wiesz co, to teraz zróbmy ostatnie podejście, najwyżej odcinek skończymy, bo tu już dochodzimy do czasu antenowego. Spokojnie, spokojnie. Akurat już rozjebaliśmy tam tyle spawnerów, że będzie można zaraz tam pójść i obrabować. Najwyżej Polsat nam łeb urwie i wiesz. No, więc od razu dementujemy. Jeżeli chodzi o następny, najbliższy odcinek z tego, no nie spodziewajcie się prędko, że pójdziemy na takiego cave'a. No, szczerze, naszym następnym priorytetem jest chyba po prostu troszeczkę przystopować, bo okej, mamy diamenty, okej. Ja już nie mam zbroi nawet. To zrób sobie w domu masz żelazo. No i okej, no... chcieliśmy spuścić w pierdol, to było jokes on us, bo my dostaliśmy w pierdol. Więc, no, ogólnie to mamy nauczkę, że lepiej się trochę bardziej wykoksić, jak mamy iść na coś takiego. I po prostu, szczerze, no tak jak Michał powiedział, nie spodziewajcie się tego, że będziemy na coś takiego szli, bo... Już... Bo to psychicznie wykańcza. No, już lepiej po prostu poczekać. Znaczy poczekać, już lepiej po prostu... najpierw się rozbudować, wiecie, wykoksić, bo okej, patrzcie, kurde, my mamy tak wysokie levely. Nie wiem, jakie ty masz teraz, Michał, level po tym napierdalaniu. 44. No ja mam 51, no to wiecie, jakie my zajebiste enchanty będziemy mogli z tego zrobić? Tylko wiecie, co musimy zrobić? Rozbudować się, zbudować farmę, żeby mieć dużo książeczek, żeby mieć dużo skóry. Po prostu trzeba się rozbudować, wiecie, no i kurde... Zrobić sobie tutaj już taki trochę swój teren. I dopiero można iść spuszczać w pierdole. Bo na przykład potem, jak będziemy mieli koks zbroję z diaksów, no to inaczej będziemy rozmawiać, że tak powiem. Inaczej będzie wyglądała śpiewka. No. Dobra. Ja pierdolę, kurwa. Ja tam rozpierdalam dalej te spawnery na tych schodach. Czy te schody to jest ta największa wieża tego gówna? Tak. Tak? Tak. To jest właśnie... Teraz tutaj będzie ostry zapierdol, bo ja widzę, że jest jeszcze dodatkowe piętro. Tam jest sporo tych spawnerów jeszcze. No nie! Stary, my nie damy rady. Damy radę. Ja to tam robię już... Ja to zrobię innym sposobem. Widzicie, co ta gra robi z ludźmi? Co te mody robią z ludźmi? Kurde, Minecrafta na modach nam się zachciało. Najpierw, żeby serwer działał, to ciężko, a teraz... Jak już działa, no to ja już czasami wolałbym, żeby to nie działało, patrząc na to, co na tych modach czasami się dzieje. Znalazłem pokój, w którym jest bardzo dużo skrzynek, ty. Tu dużo ciekawych rzeczy znalazłem. Tylko kurde, nie ma miejsca. Weź sobie zrób miejsce Miejsce sobie zrób.
w ekwipunku, tam podstawię do skrzynek, bo ja tu znalazłem właśnie te dodatkowe piętro, co powiedziałeś, to z tymi skrzynkami ci chodziło? Tak. No to nie, to tam tu, tam nic nie ma. Już tyle w sumie. Co, już mamy obrabowane wszystko? Znaczy obrabowane nie, ale już z głowy potwory, więc można zacząć obrabowywać. A kurwa. No, to tutaj można lecieć obrabować te... Ja pierdolę, co tu się w ogóle działo? Moi drodzy, co tu się działo? No coś Masakra. takiego nie pisaliśmy. Nie pisaliśmy się. Też jakiś materiał z Portal Gana znalazłem. Głowy mobów, kurwa, tyle tego jest. O Jezu, tu już mamy spokój. O Jezus Maria. Oj, tu na szczęście już nic się nie będzie raczej spełnić. Ja tutaj zostawię tyle pochodni, żeby kurde się nic nie spełniło. Ja Chodź, pierdolę, Michał, tutaj. A nie. Idę. gdzie ty masz niby te spawnery jeszcze? A, myślałem, że tutaj są. Nie ma. A. Chyba nie ma w ogóle miejsc. Diamenty! Gdzie masz diamenty? Tu, zobacz! O kurwa, ty. Ale wygryw. Oj, sorry. Już. Wygryw. Kurwa, było warto, ty. I tu jest spawner akurat. O nie, to czekaj, to ja rozpierdolę z drugiej strony. Z drugiej strony też jest. Wypierdalać. Mamy znowu zieloną płytę. Elegancko. Nie chcemy was w naszym składzie. Ja jeszcze te złoto stąd zapierdolę, bo to jest też chyba nie taki głupi pomysł. Tak. Tam te skrzynki obrabuj całe. Glowstone można porozpierdalać, bo to też fajny materiał. No i... Oj, to chyba już wszystko mamy, chyba. Fuck. Padłem, no. A już nie mam pochodni, żeby poświecić. Rozpierdol spawnery. Żeby poświecić ten. No. A tu to jasno jest, panie. Kurde. Ale tam dalej jest ciemno. Wełnę też można pozbierać. Ja pozbieram te bloki. Wełnę pozbieramy. Gdzie masz ciemno? Gdzie? Tu na dole. Tutaj na tych schodach, na dole? Tutaj, zobacz, tu. A, tam gdzieś dalej poszedł, a. Ja akurat z Gdzie? innej strony Gdzie, jestem. Michu? A tam. Tu. Przyjdę. Czekaj, dam ci pochodnie. I tam u góry chyba coś jest jeszcze. A! U góry nie ma. A nie, coś Ej, jest. ej, tu faktycznie chyba nic nie ma już. Czy my żeśmy to zrobili? Czy nam się udało? Czyżby? Chyba tak. O kurwa. Przeszliśmy to! No. Co ty widzę, to udało się. A u góry, co wiesz co, znalazłem tutaj. W sumie chuja tu mamy. Nic ciekawego. Rzeczy, które można im pozapierdalać. Dobra, wiecie co, jako że Polsat nas tak to będzie ścigał, no to w takim razie szybko uciekamy pod nasz dom, żeby zakończyć odcinek, Tak, ponieważ... dokładnie. Koniec tego dobrego, było miło, ale się skończyło. No, gdyż ponieważ, no wiecie jak to jest, kurde, bo... No... Ojejku, jejku. Dobra, jest, mamy to. Mamy to. I my najwyżej potem się wrócimy, żeby obrabować to miejsce. To dawaj kurs dom po prostu. Ale stonks, opłacało się, patrząc na to, że jakty dostaliśmy. No, prawda, opłacało się, opłacało się. Ja myślałem, że tylko takie podstawowe rzeczy ze spawnera tu będą, a tutaj normalnie diaksy znaleźliśmy. Spoko sprawa. Dobra, to ja lecę do domu. Już widzę, że Ja już tam na stoję mnie przed czekasz. pytongiem. Przed pytongiem. Kurde. Widzicie? Jeśli jesteście z nas dumni, to napiszcie w komentarzu jeden z poniższych hashtagów. JZ, JSB, JJ albo JP. Tak więc, moi drodzy, dziękujemy za oglądanie tego odcinka. Mamy nadzieję, że się spodobał. Widzimy się w kolejnych odcinkach z naszych zarąbistych, najlepszych na świecie przygód. I niech moc będzie z wami. Aje! Adios. Aje! Ja pierdolę.